Zamienić 150 stopni i minus 45 stopni na radiany. Żeby to rozwiązać, to musimy sobie najpierw przypomnieć, jaka jest relacja między stopniami i radianami. Inaczej mówiąc, jaki jest związek między mierzeniem kątów w stopniach i mierzeniem kątów w radianach. To żeby to zrobić, to narysuję teraz okrąg. Przynajmniej postaram się narysować coś, co kształtem przypomina okrąg. No, powiedzmy, nie jest tak źle. Tutaj będzie środek okręgu, tutaj będzie jego promień. I teraz wiemy, że jak zatoczymy pełen obrót, to miara takiego kąta, miara kąta pełnego, jest równa 360 stopni, jak mierzymy kąt w stopniach. No a ile wynosi miara takiego kąta w radianach? Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, to musimy sobie przypomnieć definicję radiana. Zacznijmy może od przypomnienia sobie, jaka jest długość okręgu, jaki jest obwód okręgu. Jeżeli mamy dany promień okręgu, to jego obwód jest równy 2 pi razy r, gdzie r to jest promień. To jest w zasadzie definicja liczby pi, no bo mówi się, że liczba pi to jest stosunek obwodu okręgu do jego średnicy, stosunek długości okręgu do średnicy, inaczej mówiąc. No a dwa razy promień to jest średnica. No dobrze, a jaka była definicja radiana? Miara kąta w radianach była zdefiniowana w ten sposób, że jeżeli mamy kąt środkowy w okręgu jednostkowym, to miara tego kąta w radianach jest równa długości łuku, na którym ten kąt środkowy jest oparty. No dobrze, no to ten kąt środkowy, który tutaj mamy, kąt pełny, na jakim łuku jest oparty? No jest oparty na łuku, który jest całością okręgu. Ten łuk to jest cały okrąg. No więc jego miara będzie równa długości całego okręgu. No a długość całego okręgu to jest 2 pi razy promień. Okrąg miał być jednostkowy. Długość łuku okręgu jednostkowego jest z definicji radiana, czyli długość tego łuku jest po prostu równa 2 pi. Czyli miara kąta pełnego w radianach to jest 2 pi radianów. 2 pi radianów. No to jeżeli już to wiemy, to możemy teraz sobie przeliczać. Wiemy, że 2 pi radianów, napiszę w skrócie radianów, to jest to samo co 360 stopni. Będę pisał tutaj słowem, bo później będziemy te jednostki skracać, więc żeby to było bardziej przejrzyste, będę pisał stopnie za pomocą słowa. No dobrze, możemy to na przykład podzielić przez dwa obie strony. Jak podzielimy przez 2, no to tutaj się dwójki skrócą, tutaj też się skróci i z, z 360 zostanie 180. Czyli możemy napisać taką relację, że pi radianów to jest to samo co 180 stopni. OK? No i możemy tę relację teraz wykorzystać do przeliczania stopni na radiany. Możemy sobie stworzyć taki przelicznik, bo możemy obie strony tej równości podzielić na przykład przez 180 stopni. Możemy tak zrobić, nikt nam nie zabroni. Dzielimy przez 180 stopni. No ale jak podzielimy obie strony, no to co nam zostanie po prawej stronie? No po lewej napisałem pi radianów przez 180 stopni, a po prawej, jak podzielimy przez to, to zostanie po prostu jedynka. Czyli wiemy, że taki ułamek jest równy 1. No i ten ułamek nam mówi, Ile radianów przypada na 180 stopni, że na 180 stopni przypada pi radianów? I taki stosunek jest równy po prostu 1. Równie dobrze moglibyśmy podzielić obie strony przez pi radianów. I wtedy po lewej stronie dostaniemy jedynkę, a po prawej stronie dostaniemy 180 stopni podzielone przez pi radianów. pi radianów. No dobrze, no i możemy to wykorzystać teraz do przeliczania. Tych stopni, które mamy w zadaniu. Zacznijmy od pierwszego kąta. 150 stopni. 150 stopni muszę pomnożyć przez odpowiedni współczynnik, ale który? Ten po lewej czy ten po prawej? Zastanówmy się. No, będzie to bardziej widoczne, jak napiszę zamiast tego kółeczka, napiszę tutaj słowem stopni. No bo widzimy, że musimy pomnożyć przez taki współczynnik, żeby stopnie się skróciły. Czyli przez ten z lewej strony pi radianów przypada na 180 stopni. Na 180 stopni. No dobrze, no i tak jak chcieliśmy, stopnie się skrócą, bo tu są w liczniku, tu są w mianowniku. Czyli po skróceniu dostaniemy, że to jest 150 razy pi radianów. No, dzielone przez. 180. 150 i 180 to można jeszcze skrócić, bo obie liczby się dzielą przez 30, czyli tutaj po skróceniu będziemy mieli 5, a tutaj będzie 6. 150 na 30 to jest 5, 180 na 30 to jest 6. Czyli dostaniemy 5 pi przez 6 radianów, czyli inaczej mówiąc 5 szóstych pi radianów. No dobrze. A ten drugi kąt? Minus 45 stopni. Jak się przeliczy? Minus 45 stopni. Znowu napiszę całe słowo, żeby widać było, że to się skróci. No i znowu mnożymy przez nasz przelicznik, który nam mówi, że pi radianów to jest to samo co 180 stopni, ponieważ ten ułamek jest równy 1 po prostu. Tak jak tam jest u góry napisane. Czyli to jest mnożenie przez jedynkę. Ale takie mnożenie przez jedynkę, które pozwala nam Zamienić jednostki. Stopnie się skracają i zostaje nam minus 45pi podzielone przez 180, minus 45pi przez 180, no ale to co tutaj zostało to są jeszcze te radiany, czyli to się nie skróciło. Zostają nam radiany. No i teraz możemy skrócić, ponieważ 180 to jest 4 razy 45. 2 razy 45 to jest 90, 90 razy 2 to jest 180. Czyli to się skróci przez 45, tu zostanie 1, a tu zostanie 4. Czyli będziemy mieli minus pi przez 4 radiana. Czyli minus pi czwartych radiana. I to jest ten drugi kąt.